Widzowie, dzisiaj jest Światowy Dzień Trollowania i razem z Lakiem chcemy zrobić jak najwięcej troli, tylko sytuacja wymknęła się spod kontroli. Posłuchajcie, przypadkiem strollowaliśmy burmistrza i troszeczkę mu domu szkodziliśmy, nie Laki? Zobacz, ty, GPlay, ale zobacz, policja. Tam w ogóle policja jest, burmistrz wezwał policję na tą sprawę. Patrz, on w ogóle tutaj, pokazuje w naszą stronę, myślisz, że, słuchaj, chyba plan B, Laki musi wjeżdżać, oni zaraz tutaj... on biegnie tutaj, zobacz, z wszystkimi policjantami. Dobra, biegnie. Laki, plan B, szybko, wsiadamy normalnie do naszych ukrytych baz, dawaj szybko rowerek, idziemy się schować, ponieważ na ten dzień przygotowaliśmy sobie specjalne kryjówki, widzowie, specjalne kryjówki pod lodem, żeby nikt nas tutaj po prostu nie szukał, mamy tu wszystko przygotowane, monitory, kamery, dobra, burmistrz idzie, Laki, dobra, ty szybko się chować się i policja tam za nim tu idzie. Jest taki niewidzialny blok, trzeba tylko w niego dobrze trafić, schodzimy na dół i mamy tutaj tajną, malutką bazę, skąd możemy podglądać, widzieć wszystko, co się, słuchajcie, dzieje, o widzicie, tam normalnie pełno policji jest. Ja tu w ogóle, czekajcie, mam w ogóle skrzynkę i tutaj mam monitor i mogę z góry sprawdzać, co się dzieje. GPlay, jest sołtys i policja, zobacz. Tak, burmistrz normalnie z policją tutaj, patrzcie, się głowią, co się dzieje, bo tak naprawdę, patrzcie, o, tam Lakiego widać pod ziemią, Laki się chowa, ja jestem tam pod ziemią. Co oni tu gadają? Gdzie jest ten GPlay i gdzie jest ten Laki? Co oni sobie grup Lakiego i GPlaya zrobili? No na pewno, nie wierzcie im, policjanci, oni coś na pewno kombinują. Dobra, Laki, ogólnie, czekajcie, zajrzymy tutaj w ogóle. Dobra, chyba sobie idą, czekajcie, wezmę, wiecie co? Tutaj kill off, mam tutaj z silk touchem. GPlay, oni już sobie poszli! Laki, ja tutaj wykopuję z silk touchem, wiesz co? Poszli sobie, czyli nie znaleźli nas, Laki! Ja cię tu widzę pod ziemią, a oni w ogóle tu nie zaglądali. Nieźle, ty, słuchaj, dobra, ja schodzę do... Dobra, to ja wychodzę, co? Mogę dobra, bo w ogóle, patrzcie, my tu mamy, widzowie, łóżeczko, cyk, możemy się tu położyć, nawet, mam tu nawet jedzenie, widzicie? Hot dogi sobie możemy zjeść, a niam, akurat jestem głodny. Mamy komputer i mam tutaj całą masę innych rzeczy do trollowania. Laki, to co ogólnie? Jakieś kolejne trolle szykujemy? Co myślisz? No jasne, ja idę trollować moje dzieci w domu. No dobra, słuchaj, to ja może GPlaykę stroluję, nie wiem, idę po itemki, widzowie, i potrolujemy trochę. Dobra, widzowie, mam już potrzebne rzeczy, w razie co mamy tam zawsze plan awaryjny, żeby się tam schować. Idziemy tym razem trollować GPlaykę, także słuchajcie, na początku ją w ogóle tutaj może tak wrzucimy smoka, żeby nic nie widziała ogólnie. Okej, jak już nie będzie nic widzieć, słuchajcie, to kolce i popodkładamy normalnie pod nogi, okej. Nie, ja mam mało życia, kto mamy tutaj jeszcze TNT, widzowie. To ty chyba. Dobra, tutaj zaraz stanie na płytkę, na GPlayka odpaliłaś. GPlay, co ty w naszym domu mnie trolujesz? Nie, no co ty? Wszystkiego najlepszego z okazji dnia trollowania GPlayka, wiesz co, dobra. O, wow, dobra, ty dziabnęła mnie, widzowie, dobra, szybko tutaj. GPlay, jak ty tak możesz, że u mnie w domu normalnie mi trole podstawiasz? Nie złapiesz mnie, GPlayka, nie złapiesz mnie. Już cię gonię. Dobra, szybko, słuchajcie, tutaj musimy odtrolować, szybko chowamy się do bazy i szybko, zobaczymy, czy znajdzie w ogóle. Okej, dobra, jesteśmy i teraz wiecie co? Tutaj się dzieje? Kamerę odpalamy i zobaczymy właśnie, co, czy GPlayka uda mi się znaleźć tam. Czyli GPlay nie żyje? O nie! Ja nie mogę, jak ona się dała nabrać? Mi smutno. Przed chwilą mnie widziała, widzowie, a teraz tak naprawdę myśli, że naprawdę to jest prawdziwy grób chyba, nie? Patrzcie na nią w ogóle. O nie, co ja takiego zrobiłam? Ja sobie nie dam rady bez GPlaya, o nie. Ej, widzowie, trochę mi smutno się GPlayki zrobiło, co jak ona naprawdę w to uwierzyła w ogóle, ale to znaczy, że dała się strollować, ale aż tak? Przed chwilą mnie widziała, a tu nagle, słuchajcie, jakby w ogóle, nie wiem, no nie rozumiem po prostu jej za bardzo. Wiecie, co najlepiej, jakbyśmy w ogóle przekopali się do Lakiego i mieli jakby wspólny dostęp do naszych... Dobra, wiecie co, tutaj możemy się przekopać, patrzcie. Mamy tu przejście do Lakiego i wiecie co, możemy teraz wspólnie Lakiemu łóżko tu przestawimy i będziemy mieli dostęp do naszych po prostu tajnych baz. Idę, wiecie co, w tym momencie zebrać jakieś kwiatki i normalnie powiem GPlayce, że to była wkręta troll, żeby w ogóle ona tutaj nie miała mi tego za złe, także mam tutaj kwiatki, zaraz je wszystko wytłumaczymy. Dobra, widzowie, kwiatki zebrane, a wiecie co, jeszcze tutaj moglibyśmy porobić... GPlay, siemanko! O, Laki! Siema, co tam w ogóle? Patrz, jeszcze tu trolla robię, ogólnie jakby ktoś zbieżał, wiesz co, w kierunku naszych baz tajnych. Chodź, muszę ci coś pokazać, coś super mega przekopałem w naszej bazie. Dobra, tak? Serio? Ja też przekopałem, w ogóle połączyłem, słuchaj, nasze dwie bazy w jedną, mamy teraz do siebie dostęp, wiesz? Naprawdę? Przecież ja wcześniej zrobiłem specjalny pokój, w którym możemy się spotykać, zobacz, tu idzie ten pokój. Tutaj? tunel i tutaj jest ten pokój i możemy normalnie się spotykać. Czekaj, pójdź, zejdziemy na dół. Ja nie mogę, kiedy ty to zrobiłeś tak szybko? Ja nie mogę, ja raptem, słuchaj, trollowałem GPlay'kę, a ty już mi tutaj wyskakujesz z takimi projektami wielkimi. Widzisz, ja tu przekopałem. Oj, to już no, to tylko krzesło przekopujemy i patrz, i mamy tutaj dostęp do swoich tajnych bazek, a nie? Ja tutaj, zobacz, o, zobacz, tutaj przechodzisz, normalnie mamy pokój zabaw, gier i zabaw, wszystko tam jest, bilard, gry i zabawy, siłownia, co wszystko, trampolina. Laki? Ej, powiem ci, że... No serio, zobacz tylko na to. Zrobiłeś robotę, przecież tutaj możemy ćwiczyć, jest strefa chillu, łóżeczka są, trampolina nawet, jak fajowo. Laki, ty to naprawdę dobrze ogarniasz. Powiem to naprawdę ci... nam się nie będzie nudziło. Tak, 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 jest nawet kuchnia, my tu teraz byśmy mogli przetrwać, nie wiem, nawet tydzień w takiej bazie, tylko trzeba by jedzenie i picie ogarnąć. Możemy tutaj spędzać fajnie czas na siłowni, na trampolinie, pograć, pobiegać. Normalnie powiem ci, że jestem w szoku, wiesz, ja kwiatki zebrałem. Wiesz co, GPlay'ka chyba naprawdę się wkręciła, że to są prawdziwe groby. Ja muszę jej powiedzieć, że to była wkręta trolek i żeby się nie martwiła niczym. Nie, serio? Czyli ona uwierzyła w trola, najgorzej. No ale wiesz, najlepsze jest to, że chwilę wcześniej mnie widziała, po czym przychodzi tutaj i nagle jej smutno jest, a może ona mnie strollowała, nie wiem. Wiesz co, idę sobie z nią to troszeczkę wyjaśnić, idę do domu. Widzowie, właśnie przyszedłem pod mój dom, jest dosyć mocno zniszczony przeze mnie, ale patrzcie, chyba burmistrz mnie troluje. Co to w ogóle ma być? Ja go zaraz tu oślepię i słuchajcie, użyjemy... Dobrze, rozkładam kamery teraz tutaj. Dobra. Zobaczymy, co GPlay kombinuje tutaj w tym domu. Szybko tutaj, słuchajcie, mamy zasłonę dymną, ustawimy tutaj takie latające bloki i zaraz on tu stanie na tym. Ej, o minutu w ogóle, jaki farciarz, słuchajcie, jak on to zrobił, praktycznie przeszyto obok, nienaruszonym stanie. Dobra, zaraz... Ej, ty, GPlay, to ty tutaj jesteś, widzę cię. Swoimi kolcami, widzowie. Ej, dobra, nie może w ogóle stanąć. Siema, tu jestem, burmistrzu, nie złapiesz mnie. O nie, już do góry poleciałem. Miłego lotu. Ja nie mogę, burmistrz został strollowany. Czemu on w ogóle mi tutaj, widzowie, podkłada kolce? Jak ja już tu wystarczająco zdemolowałem w ogóle swoją chatę. Ej, o nie, sam tutaj wleciałem. Czekajcie, muszę trafić do basenu. O nie. O nie, widzowie, nie wtrafiłem w ogóle w ten, do tego basenu. Ty, ale burmistrz dalej tutaj jest. Dobra. GPlay, gdzie jesteś? Chodź tutaj. Tutaj jestem. Chcę cię przyłapać na czym. Tu jestem, burmistrzu. Ogólnie, wiesz co? Ty... O nie, chodź, ja cię złapię, już cię mam. Przepraszam, że twój domek zniszczyliśmy, dzisiaj jest światowy dzień trollowania. Dobra, stawamy tu na płytki naciskowe, odpali się TNT, akurat zaraz wybuchnie, słuchajcie. Dobra, zaraz cię złapię, idziemy się chować z powrotem. Teraz słuchajcie, robimy miksturkę niewidzialności, szybko pijemy, kładziemy tu mojego manekina. Co dobra, mamy się stało, dosłownie sekundę. Dobra, miksturka niewidzialności, pyk, manekin tu zostaje położony, słuchajcie, i teraz będziemy sprawdzali reakcję burmistrza. Czekajcie, gdzie jest monitor, nie wiem gdzie on jest, bo go nie widzę, gdzieś go zgubiłem. Ej, dobra, jest tutaj, ciekawe czy się zorientuje. Spróbujemy jak tam... jakoś rozkopać może ten grób. No dobrze, no to tutaj chcę rozkopać, żeby zobaczyć co jest w środku. Czyli słuchajcie, może zobaczymy, że tam GPlay się schował. No dobrze, no to zobaczymy. Okej, ty, zniszczył sobie normalnie i wbija tutaj. Okej, ja jestem niewidzialny. O, GPlay, czyli to ty tutaj leżysz sobie, tak? Aha. Ja jestem duchem GPlaya. O nie, to jest jakiś duch. O nie, ja wychodzę stąd. To jest jakiś duch, tam jest GPlaya chyba w środku. O nie, ja uciekam stąd. Wynoś się stąd i więcej tu nie przychodź. Szybko uciekam, dobrze, jasne. Burmistrzu, proszę cię, daj nam spokój, przepraszamy cię. Dobra, widzowie, strollowałem burmistrza. Teraz wracamy szybko tutaj do naszej bazy. Idziemy w ogóle poszukać Lakiego. Czy on jest w naszej w ogóle tutaj rozbudowanej bazie? Patrzcie, tutaj normalnie mój manekin. Burmistrz się trochę dał nabrać, że jestem, słuchajcie, duchem na niewidzialności. Lakiego tu nie ma, także ja idę sobie tutaj, poskaczę na trampolinie i zaraz idziemy po Lakiego. Nie mogę, widzowie, znaleźć Lakiego, ale postanowiłem, że znajdę GPlay'kę i powiem jej, że wszystko jest ze mną w porządku, żeby już się nie martwiła. O! GPlay'ek, siemanko, co tam słychać? Ojejku, tato, to ty? Jejku, ale się wystraszyłem. Ale czemu się wystraszyłeś, o co chodzi? Wiesz co, bo myślałem, że ty to duch jesteś, a wiesz co, gdzie jest mamusia? No właśnie, słuchaj, ja mam takie pytanie, mama tak naprawdę myślała, że wiesz, że ja tak naprawdę mnie już nie ma, a ja tylko, wiesz co, zrobiłem sobie taki plan B trolla i ja się po prostu chowam pod lodem, żeby, wiesz co, żeby nikt mnie nie szukał, wow, ale tak naprawdę wszystko ze mną w porządku i właśnie chcę to powiedzieć mamie. Wiesz może, gdzie jest GPlayka? Wiem, wiesz co, tato, może na przeprosiny przygotujesz romantyczną kolację. Ja chciałem zaprosić tam swoją koleżankę i tam tak? Przygotowałem wszystko, także to możesz pokaż. Tam zrobić. Słuchaj, no to pokazuj, gdzie to jest GPlay, bo ja w ogóle kwiaty kupiłem też, znaczy zebrałem kwiatki, bo chciałem przeprosić GPlaykę, ale słuchaj, ona sama, nie wiem czy ona mnie nie troluje, bo widziała mnie chwilę wcześniej i ja później się schowałem w tej bazie i słuchaj, nagle ona w to uwierzyła, także to jest dziwne, wiesz? Tu zobacz, w skrzyni schowałem i chciałem tutaj koleżankę tutaj zaprosić i zjeść z nią romantyczną kolacyjkę. A ty GPlayek jesteś taki romantyk, a ty masz dziewczynę w ogóle? No, tatusiu, ja jeszcze nie mam dziewczyny, ale staram się. Aha, no to powiem ci, że jestem w szoku, bo nie spodziewałem się, że ty się z kimś umawiasz, nie chwaliłeś się, GPlayek, to pomóż mi, co tak stoisz? No tatusiu, ja tak nie chciałem ogólnie ci mówić, żebyśmy o tym rozmawiali, dobra. Bo to jest dla mnie drażniący temat. Dobra, spoko, to GPlayek, później sobie pogadamy, ja tu szykuję wszystko, a ty może idź znajdź mamę i ją tutaj, powiedz, że coś na nią tutaj czeka, jakaś niespodzianka, co? Jasne, to już idę, to zawołam mamusię. Dobra, spoko, okej, widzowie, tutaj kwiatki ładnie jeszcze posadzimy i czerwony dywan ogólnie dla mojej GPlayki, tylko dlaczego ona jest taka naiwna, tego nie rozumiem widzowie, jak GPlayka w taki sposób mogła się nabrać, jak mi chwilę wcześniej widziała, że przecież jej uciekałem i wszystko ze mną w porządku, zaraz sobie z nią to wyjaśnię i tak dalej, dobra, także tutaj nie wiem z której strony będzie szła, żeby po czerwonym dywanie przeszła, czy stamtąd, nie ma zielonego pojęcia, ale dobra, już sobie tutaj możemy usiąść i dzisiaj na romantyczną kolację są podane burgerki. Widzowie, chowam się tu w tych kwiatach i chyba idzie GPlayka. Patrzcie, schodzi tutaj i wyskoczymy jej tutaj z kwiatków. Czemu ty mi kazałeś tutaj przyjść? Niespodzianka, GPlayka, siemanko, to ja, GPlay. Wszystko z tobą okej, GPlay? Mam dla ciebie kwiaty i przygotowałem romantyczną kolację. Słuchaj, przepraszam, że cię tak strollowałem. Nie spodziewałem się, że ty się tak łatwo nabierzesz, słuchaj, na taki głupi żart, wiesz? No jejku, ja serio, wszyscy myślą, że ty nie żyjesz, GPlay. Ale to był tylko plan B, słuchaj, niektórzy mnie przecież widzieli, ja to miałem tylko z Lakim tam zrobić sobie tajną kryjówkę, żeby nikt nas nie szukał w razie co, gdy będziemy mieli problemy, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Trollowania. Ja ale cały czas słuchaj, GPlay, robię trolki. Myślą, że ty nie żyjesz i w zamian za to dostaliśmy nowy dom. Co? Serio? Nowy dom dostaliśmy? A gdzie ten dom nowy? Chodźcie, zaprowadzę. Ty, dobra, już zjadłaś GPlayka? Zjedz tak, sobie jeszcze... to później zjemy sobie. Dobra, dobra, bo tu miało być tak romantycznie. Tu nie stawaj tylko, bo tu zrobiłem trolla. W dzisiejszy dzień ogólnie muszę wywinąć jak najwięcej trolli, więcej niż Laki, także prowadź do tego nowego domu. Dobra, lećmy. Co? To tutaj GPlayka? Ten diament... O, zobacz, to ten diamentowy. Nie, no nie wierzę, że tak po prostu nagle dostaliśmy nowy dom bez przesady. Ja nie mogę, przecież to jest potężna willa. Ej... GPlayka, tu są nawet jakieś pieniądze, złoto tu jest nawet, widziałaś? No jasne, GPlay, to jest dom zdobiony złotem, tu jest diamentami. Wszystko. Patrz ile diamentów, ile jedzenia. GPlayka, tu są owoce morza, krewetki, jakieś, normalnie zobacz tutaj, wszystko tu jest. Ej, ała, to normalnie prawie mnie dziabnęłaś. Jest bardzo dobrze wyposażona lodówka, po prostu jestem w szoku. I co tutaj chciałabyś się przeprowadzić z rodziną? No tak, tu jest super mega dom, bardziej mi się to podoba niż w naszym domu. Jest dużo więcej przestrzeni. No dobra, a GPlayka, myślisz, że jak się zorientują, że ze mną jest wszystko w porządku, to ten dom ci zabiorą z powrotem? No myślę, że tak, ale no nie wiem, może coś wykombinujemy, żeby nam nie zabierali tego domu. No dobra, no powiem ci, że jestem w szoku, bardzo fajna willa, wiesz co, to trzeba wziąć rzeczy, przepakować i normalnie tutaj się całą rodziną przeprowadzić, przynajmniej na jakiś czas, bardzo fajna chata. Ty widzowie, chciałem wejść tam do swojej tajnej bazy, żeby pozabierać rzeczy i patrzcie, Zoonomaly się tam kręci, jaki straszny kot w ogóle. Ej, co on tu kombinuje w ogóle, czekajcie, bo my mamy tu monitoring, możemy mu się przyjrzeć bezpiecznej odległości, on nie ma w ogóle gałek ocznych, jaki on jest straszny. Dobra, szykujemy się widzowie, może go strolujemy jakoś, to nie jest głupi pomysł widzowie. No dzisiaj dobra, to co tutaj jest? Ja muszę się jakoś tam dostać. Okay. Dobra, kolce tu się na lodzie nie da układać, ale dobra, możemy, słuchajcie, mu latające dirty tu popodstawiać też, go katapultować w razie co normalnie gdzieś w kosmos. Okej, dobra, hop, 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 hop. Tutaj na przykład położymy na środku amulet, widzowie, może się skusi. Ej, dobra, Zoonomaly, tutaj, patrz, mam dla ciebie amulet, chcesz amulet? Ej, co ty tutaj robisz, jaki amulet? Weź sobie amulet normalnie tutaj. Oddawaj mój amulet, ej, chwila, co nie mogę, jak wysoko wyleciał. O nie, on się teraz może wkurzyć, czekajcie, kolce tutaj. Ja nie mogę, jaki nubek, pokonałem go, widzowie. widzowie, nawet na kolce tutaj nie zdążył wejść, a wiecie co, zostawię tutaj ten amulet, bo jak będzie chciał po prostu tutaj się dostać, to normalnie bez problemu po prostu znowu go w razie co wykatapultuje. Ty, tu w ogóle jest rozkopane wszystko, musimy tutaj zakryć widzowie normalnie to przejście. Widzowie, obserwuję sobie tutaj teren na monitorze i zobaczcie, ten Zoonomaly wrócił tutaj i ciekawe czy się tym razem, czy jest mądry i już nie będzie tutaj wchodził, czy będzie chciał ten amulet wziąć. Ale patrzcie, amulet ominął, ale tutaj w ogóle są znowu te dirty, ciekawe czy będzie myślał, że one... Dobra, czyli tutaj wchodzimy na dół. On mi tu rozkopuje w ogóle przejście widzowie, o nie, o nie, idź stąd, cwaniaku jeden. Chodź tutaj. O nie. O nie, dobra, wyjdziemy tędy, widzowie. I tutaj szybko smoka rzucimy mu z drugiej strony. Ej, chwila, to jeden GPlay tu jest i drugi GPlay tam jest. Co tutaj się dzieje? Dobra, szybko smoka. I teraz znowu tu wchodzimy ogólnie tutaj. O nie, on mi tu rozkopał, widzowie. On chyba coś się spodziewa. Dobra, musimy chyba w razie co wycofać się tutaj po prostu do naszej bazy głębokiej. On jest za duży, żeby w ogóle się tutaj zmieścić. O nie, sam się, słuchajcie, oślepiłem. I teraz będziemy po prostu czekali, aż on sobie pójdzie. Już na kamerze po prostu obserwujemy sytuację. Jest wszystko w porządku. Ej, dobra, zwiedza tutaj, zobaczył ogólnie i chyba sobie idzie, także mamy święty spokój. Teraz widzowie postanowiłem, że pójdę do galerii handlowej i kupię sobie jakieś przebranie, żeby się trochę skamuflować. Ty, Laki, siemanko! Jak tam trole ci idą? Potrolowałeś trochę? Tak, no wszystko fajnie, fajnie. Tutaj potrolowałem dla Kusia, Franka, swoje dzieci potrolowałem. Pa, co ja tu robię? Jak tutaj ktoś będzie wychodził normalnie, to kolce ma i wiesz co da jeszcze tutaj robię? Płytka naciskowa i TNT, Laki. Wiesz co, ty, ja ale ten Światowy Dzień Trolla jest niezły, tak się troluje śmiesznie, wesoło. No, ty wiesz co ci powiem? Dobra, tutaj nie stawaj tylko na tą płytkę naciskową, bo tu jest bardzo dużo ludzi. Zagadałbyś ich, bo oni mnie, słuchaj, nie mogą zobaczyć, bo część ludzi myśli, że ja tak naprawdę, słuchaj, nie istnieję w tym momencie i słuchaj, nie chciałbym, żeby wszyscy myśleli, że wszystko jest ze mną dobrze i chcę, słuchaj, wziąć przebranie. To zagadaj. To co, ja mam ich zagadać, tak? Że im przemówić to. Tak, żeby mnie nikt nie zobaczył. Dawaj, halo, zagadaj. Halo, słuchajcie mnie uważnie, halo, wszyscy patrzcie się na mnie, mam do was do przemówienia coś ważnego. Okay, ja ubiorę, słuchajcie, takie jest ważna sprawa, że musimy się zebrać na naszym osiedlu, żeby porozmawiać o sprawach ważnych. Dobra, już Laki. Już? Ja tutaj płacę, właśnie tutaj... Tak, bo tutaj GPlay to płaci. Masz jakieś pieniążki? Kupisz mi te ciuszki? Tak, jasne, ja zapłacę. Dobra, ja tu jeszcze robię zadybkę. Uciekajcie stąd, bo tutaj w ogóle zaraz będzie zadybka. Trolujemy w ogóle widzowie. Tu płacę 50 zł za GPlaya, dziękujemy. I widzowie, uciekamy, tylko nie na płytkę naciskową. Tu normalnie ktoś naiwnie stanie. A może Laki, patrzcie, idzie, ciekawe. Uff, nie stanął na płytkę naciskową, także nie dał się nabrać. Dobra, Laki, to ja lecę, siema. Widzowie, jestem już elegancko przebrany, nikt chyba się nie skapnie, kim jestem naprawdę. Patrzcie, tam jest w ogóle policjant, którego chyba zamierzam strollować. Mam nadzieję, że się nie będzie kręcił w okolicy naszej bazy. Słuchajcie, musimy go jakoś zniechęcić, żeby w ogóle tam nie szedł i nic nie kombinował, bo trochę tam zostało rozkopane i widać w ogóle tam mój posąg tak naprawdę. Jakby ktoś tam chciał, to by się mógł przyjrzeć w ogóle. O nie, on tam idzie, widzowie, musimy go jakoś zatrzymać. Czekajcie, tu jeszcze smołka rzucimy, go jakoś zniechęcimy. Proszę pana, tutaj w ogóle jest coś fajnego, tu jest coś fajnego, tutaj w ogóle... Gdzie jest coś fajnego? Tutaj amulet jest, tu jest amulet w ogóle tutaj, widzi pan, tam jest amulet. A ty kim jesteś w ogóle, że tutaj mi pokazujesz? Trzeba wejść tutaj pod ten amulet, proszę pana, tu ktoś zostawił amulet złoty, widzi pan? Niech pan tam wejdzie zobaczyć. Dobra, widzowie, szybko chowamy się. Co to za amulet? Ja nie mogę, dobra. Słuchajcie, o nie, chowamy się. Trafię cię ale ja zaraz. Jestem tutaj starszą panią, proszę mnie nie trafiać. Proszę mnie nie trafiać tutaj. Okej, dobra, słuchajcie. Mam ten amulet złoty i co w związku z tym? No to ktoś zgubił, ja jestem starszą panią, proszę mnie tutaj zostawić, Chodź dobrze? Tutaj, słuchaj, widzę, że jest tam manekina dałeś, idę zobaczyć to, bo to mi się bardzo podejrzanie wygląda. Ja manekina, jak ja jestem starszą panią. GPlay, słuchaj, tutaj manekina dałeś, ja wykopuję go, wiesz? Dobra, szybko chowamy się tutaj za lodem, widzowie, co on myśli? Wie, że ja jestem GPlayem, myślicie, że jest w stanie mnie rozpoznać, nie po słuchawkach czy po butach? GPlay, jesteś aresztowany, trafiasz do więzienia. Dobra, schowałem się, patrzcie, poszedł sobie dalej, a ja tu za lodem się w ogóle schowałem. GPlay, chodź tutaj, trafiasz do więzienia. Dobra, o nie, słuchaj, słuchajcie, o nie, wraca, on chce mnie do więzienia, dobra, czekajcie, to ja idę tam szybko, do naszej szybko bazy tej dalszej i tam się szybko przed nim chowam. Ty zabrał w ogóle ten manekin, czyli już wie, że to jest wkręta na 100%, o nie. Ja cię słyszę, co ty mówisz, nie rozumiesz tego, dobrze. Słuchaj, do więzienia cię łapię, ale chodź za co, tutaj. Za co, przecież ja tylko troluję, dzisiaj jest Światowy Dzień Trollowania. Jak to za co, zaraz ci wytłumaczę za co, chodź tutaj. Nie, tu jest za dużo TNT, proszę pana, spokojnie, tu jest niebezpiecznie dla nas, tu jest niebezpiecznie, uwaga, bo pan zaraz stanie na płytkę naciskową i to aktywuje wszystko, proszę pana. Do więzienia ze mną idziesz, chodź. Nie, ja uciekam, uciekamy, okej, ratunku, pomocy, wow, ja nie mogę, a serduszka mi zostały, widzowie. Ej, gdzie ja jestem? Co to za Skibidi Toilet tutaj w ogóle tańczy, śpiewa i skacze? Ej, panie władzo, co się stało? Czemu ja tu jestem? GPlay, jesteś w więzieniu, tak się składa i to jest twój kolega Skibidi Toilet, z którym spędzisz razem za kratkami końca życia. Ale jak to? Ja tylko trollowałem! Przecież był Światowy Dzień Trollowania, no to musiałem potrollować. Panie władzo, niech pan... Zostaniesz tutaj na zawsze, do końca swoich dni. Nie, no bez przesady, to chyba jakiś żart jest. Nie no, Skibidi Toilet, weź to zabieraj, jak tu śmierdzi, oszalałeś. Przestań mi tu... Co, będziesz tak śpiewał cały czas? Chyba se żartujesz, słuchaj, ja mam w razie co TNT. Nie no, zalał mnie szambem, widzowie. Ja tutaj długo z tobą nie wytrzymam, czy ty wiesz o tym Skibidi Toilet? Ja myślę, że bardzo długo ze mną wytrzymasz, wiesz co, bo ja tutaj... to do końca życia ze mną wytrzymasz. Ja sobie tutaj robię podziemną kryjówkę. Ej, odejdź stąd Skibidi Toilet, o, dobra, nie, to ty... nie odejdę. Dobra, to siema, to ja już wracam, dobra, zabudowałem go tu, widzowie. Ej, o nie, on mnie też, idź stąd, no i zablokowałem się, ty śmierdząca ubikacja jedna. Dobra, widzowie, na razie się od niego uwolniłem, nie wiem, czy tam było wyjście w ogóle z tej celi, ale mam nadzieję, że zaraz mi tutaj nie wyjdzie. Okej, zaraz będę musiał wymyślić, o nie!